Serwis informacyjny 18 sierpnia, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. 140 tysięcy złotych to realny koszt, jaki poniosła Straż Pożarna w Wałbrzychu podczas gaszenia Mobruku. Gaszenie Mobruku trwało wyjątkowo długo, ponieważ największy pożar wybuchł 5 lipca, a ostatni wóz strażacki opuścił teren dopiero po pełnym dogaszeniu i zabezpieczeniu obszaru 24 lipca. Oprócz jednostek Straży Pożarnej w Wałbrzychu udział w akcji brali także strażacy z okolicznych miast. Łączny koszt tej akcji oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych, mówi Grzegorz Kułak, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Przy czym jakby samej komendy miejskiej w Wałbrzychu to jest około 140 tysięcy. Na to składają się zniszczone umundurowanie, zniszczony sprzęt typu węże, no część jakiegoś sprzętu typu pompy, które po wielu godzinach działań również ulegały awariom. Na to składa się również koszt paliwa. Do kosztów należałoby doliczyć również środki pieniotwórcze użyte podczas gaszenia, ale okazało się, że firma Mobruk odkupiła strażakom zużyte zasoby w ilości 7 ton. Czyli to jest dodatkowy koszt około 35 tysięcy. Także no to jeżeli byśmy musieli z własnego budżetu, bo tak naprawdę my najpierw ten środek zużyliśmy, no firma w czasie działań jakby ten środek nam na bieżąco uzupełniała i dzisiaj możemy powiedzieć, że środek pieniotwórczy mamy uzupełniony. Komendant zwrócił się do dyrekcji Mobruku z wnioskiem o wyrównanie strat w sprzęcie, który uległ zniszczeniu podczas akcji. Rozmowy w tej sprawie trwają. No nie ma dzisiaj takich przepisów. Na podstawie konkretnego zapisu moglibyśmy się zwrócić do firmy Mobruk o zwrot tych działań. No czegoś takiego nie ma. Oczywiście wystosowaliśmy pismo do firmy Mobruk, w którym pokazaliśmy nasze straty, nasze koszty. No i tak naprawdę dzisiaj czekamy na reakcję firmy. Jakieś tam wstępne rozmowy były, no jakaś szansa jest, ale tak naprawdę to jest dzisiaj prawdopodobnie dobra wola firmy, która może nam powiedzmy część tych środków czy w całości pokryć. Oczywiście my też nie możemy przyjmować darowizn finansowych, więc jeżeli firma miałaby pokryć te straty, no to formy tylko i wyłącznie rzeczowej, czyli konkretnych zakupów, konkretnych sprzętów, wyposażenia, umundurowania dla strażaków. No, cały czas czekamy. Jak powiedziałem, jedyną taką rzeczą, którą już udało się odzyskać w miarę praktycznie w czasie jeszcze działań, no to był ten środek pianotwórczy, bo praktycznie po 2 dniach nie mieliśmy już żadnego zapasu i wtedy firma Mobruk ten środek w ilości pozwalającej uzupełnić nasze potrzeby zakupiła i dzisiaj powiedzmy no mamy ten środek, że przynajmniej jest na wszystkich samochodach, a oprócz tego no mamy jakiś zapas w jednostkach. Spore koszty poniosły również wałbrzyskie wodociągi, które oprócz wody użyczyły także na potrzeby akcji gaśniczej samochody, które ją dowoziły. Były to 4 beczkowozy, które obsługiwane przez 10 pracowników w trybie zmianowym pracowały non-stop przez 62 godziny, dostarczając łącznie około 1,5 miliona litrów wody. W tej chwili koszty oszacowano na około 120 tysięcy złotych, ale liczba ta jeszcze może ulec zmianie po dokładniejszym skalkulowaniu. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałomiej zapowiedział, że zrobi wszystko, by służby odzyskały poniesione koszty, ponieważ jego zdaniem wynikają one z niedostatecznego zabezpieczenia terenu składowiska oraz łamania przepisów dotyczących składowania materiałów niebezpiecznych. Sprawą obecnie zajmuje się prokuratura, której biegli sprawdzają, czy faktycznie doszło do zaniedbań. 500 tysięcy złotych to koszt utworzenia 5 gabinetów stomatologicznych w wałbrzyskich szkołach w ramach programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegającej rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży. Gabinety powinny być gotowe z początkiem września. Wałbrzyski program opieki stomatologicznej w szkołach zaakceptowało Ministerstwo Zdrowia. Gabinety powstaną w 4 publicznych szkołach podstawowych. Numer 5 na Podgórzu, numer 15 na Piaskowej Górze, numer 17 na Sobięcinie i numer 21 na Podzamczu oraz w 2 liceum ogólnokształcącym w Śródmieściu. Gabinety sfinansuje gmina, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szałomiej. Każdy gabinet z tych 5, które w tej chwili tworzymy, zarówno jego wykonanie, jak i wyposażenie zamkną się kwotą poniżej 100 tysięcy złotych i on gotowy do użytku będzie kosztował około 90 kilku tysięcy złotych. Z samym wyposażeniem medycznym, unitem, czyli tym wszystkim, co jest nowe, nowoczesne, potrzebne do leczenia. W gabinetach na pół etatu zostaną zatrudnieni stomatolodzy oraz higienistki. Obecnie szacuje się, że polskie dzieci w wieku 12 lat mają średnio 6 zębów zajętych próchnicą. Program opieki stomatologicznej w szkołach ma ustalić, jaki jest stan uzębienia wałbrzyskich dzieci. Docelowo twórcy programu będą dążyć do tego, żeby dzieci miały zdrowsze zęby, najwyżej 3 objęte próchnicą, mówi stomatolog Maciej Żak. To ma być profilaktyczno-leczniczy gabinet. Chodzi nam o zatrzymanie nowej próchnicy, natomiast jeśli chodzi o wyleczenie istniejącej, te 5 gabinetów nie jest w stanie nadrobić braków 20 lat. Dzieci będą dalej leczone tam, gdzie do tej pory.
Poza tym musimy pamiętać, że przepisy dzisiaj mówią, że wszystkie zabiegi medyczne z naruszeniem ciągłości tkanek, w stomatologii ma to miejsce, muszą być wykonywane w obecności rodziców. Rodzice pracują w różnych warunkach, więc my w szkole za zgodą rodziców będziemy robili edukację, profilaktykę, proste zabiegi bez naruszania ciągłości tkanek, ale tak jak usunięcie zęba, skomplikowane zabiegi będą w dalszym ciągu w tych przychodniach, gdzie dzisiaj dzieci chodzą, to jest oczywiste. Każde dziecko objęte programem otrzyma stomatologiczną książeczkę zdrowia, do której wpisywane będą wszystkie wizyty u dentysty oraz wykonane zabiegi stomatologiczne aż do ukończenia 18 roku życia. Celem programu jest głównie edukacja dzieci, nauczenie ich prawidłowego dbania o zęby oraz regularnych wizyt u dentysty. Dużą rolę w programie odgrają również nauczyciele i rodzice, którym również trzeba będzie uświadomić wartość regularnych wizyt w gabinetach stomatologicznych. Prawdopodobnie nauka zacznie się już w przedszkolu, gdyż twórcy programu chcą, by również przedszkolaki odwiedzały gabinety stomatologiczne w szkołach. Wszystko po to, by pozbyć się dentofobii, czyli strachu przed wizytą u dentysty. Wałbrzych jest jednym z pierwszych miast, w którym zostanie wdrożony program opieki stomatologicznej w szkołach. Według naszej wiedzy kilka miast w Polsce podejmuje próby takiego zorganizowanego, uporządkowanego wprowadzenia programu opieki stomatologicznej w szkole. Kilka w Polsce, na kilkaset. Z większych są pojedyncze próby w kilku miastach, natomiast według naszej wiedzy ten program, który w takim kształcie, no, powiedziałbym kompletnym, został skierowany przez nas do Ministerstwa Zdrowia do oceny, jest chyba pierwszym. Zapowiedzi słyszymy z innych miast, ze Słupska, z kilku innych miast w Polsce również. Ale tak realizacyjnie to według naszej wiedzy może jesteśmy albo pierwsi, albo naprawdę w grupie bardzo niewielu miast. Jeżeli program się przyjmie, w wałbrzyskich szkołach powstaną kolejne gabinety stomatologiczne. Docelowo ma być ich 14. W akcję zwalczania próchnicy zaangażowała się również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która udostępniła swój gabinet stomatologiczny. Do gabinetów PWZ będą mogły zgłaszać się dzieci z ulicy Limanowskiego. Za łączną kwotę ponad 10 milionów złotych miasto wykonało remont ciągu ulic Gagarina-Lelewela. Wkrótce przez tę ulicę jeździć będzie nowa linia autobusowa komunikacji miejskiej. Ulica Gagarina wyremontowana została pod koniec ubiegłego roku. Przejazd między Podzamczem a ulicą Wrocławską nie był jednak najlepszy ze względu na zły stan mostu na ulicy Lelewela. Po remoncie tą drogą mogą jeździć nawet ciężkie pojazdy, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełamej. Ona oczywiście ułatwia dojazdy i to ułatwia komunikację. Ona będzie niezwykle ważna, myślę, że po tym etapie, który będzie w przyszłym roku zakończony, to znaczy po remoncie tego odpowiedniego odcinka ulicy Wrocławskiej, który będzie dojazdem do dworca Wałbrzych-Szczawienko. Dworzec Wałbrzych-Szczawienko zaczynamy, jak dobrze pójdzie, remontować w tym roku z pieniędzy unijnych. I ta ulica będzie najkrótszym dojazdem pomiędzy Podzamczem, Piaskową Górą, a dworcem Szczawienko. A dworzec Szczawienko chcemy dla północnej części miasta, czyli Szczawienko, Podzamcze, Piaskowa Góra, strefa ekonomiczna, uczynić takim punktem przesiadkowym dla wyjazdów do Wrocławia i z Wrocławia. Wzdłuż wyremontowanej drogi pojawiły się przystanki autobusowe, choć od 15 lat nikt nie widział tam autobusu. Wkrótce zostanie tu utworzona nowa linia, którą sprawnie będzie można dojechać z największych dzielnic do dworca Szczawienko. To jest sygnał tego, że planujemy uruchomić linię autobusową nową, która będzie krążyła po takiej małej pętli Podzamcze, Piaskowa, dworzec Szczawienko, może jeszcze strefa. O remont drogi zabiegali też przedsiębiorcy działający w pobliżu. Trudno było im prowadzić firmy, gdy ulica była nieprzejezdna dla samochodów ciężarowych. Ten odcinek, który dzisiaj oddajemy do użytku, to jest łącznie z tym pierwszym odcinkiem, czyli ulicą Gagarina, 10 milionów złotych. To jest nie mało, dlatego że wykonaliśmy most z pełnym, że tak powiem, zdolnościami obciążeniowymi dla ciężarówek, które, jak Państwo widzicie, jeżdżą do miejsca aktywności gospodarczej, czyli była spółdzielnia mleczarska. Tu pracuje około 200 osób. Na tych małych zakładzikach tutaj na terenie pracuje 200 osób. Dla nich ten most to być albo nie być było, wyremontowaliśmy go, właśnie zbudowaliśmy go na nowo. Do wykonania pozostał jeszcze krótki fragment ulicy Lelewela wraz z łącznikiem z ulicą Wrocławską, ale będzie to już przedmiotem kolejnych inwestycji niedalekiej przyszłości.
Leżała unieruchomiona na podłodze w swoim zamkniętym mieszkaniu i wzywała pomocy. Z ratunkiem w porę przyszli głuszyccy policjanci, wezwani przez czujną sąsiadkę, która usłyszała wołania 86-letniej kobiety, uratowali jej życie. Starsza pani mieszkała sama. Wołanie o pomoc 86-latki usłyszała sąsiadka, która zawiadomiła policję. Na miejscu okazało się, że drzwi do mieszkania są zamknięte. Funkcjonariusze z uwagi na podejrzenie realnego zagrożenia życia lub zdrowia otworzyli je na siłę. Po wejściu do domu policjanci znaleźli starszą panią, która leżała na podłodze. Jak się okazało, kobieta spadła z łóżka i bolał ją kręgosłup. Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe, które przewiozło 86-latkę do szpitala. Sztuka tworzona na przestrzeni wieków w Paryżu i artyści, którzy byli związani ze stolicą Francji. To temat przewodni 12. Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble imienia księżnej Daisy, który odbędzie się na Zamku Książ od 19 do 31 sierpnia. W programie tegorocznej edycji festiwalu znajdą się dzieła m.in. Igora Strawińskiego, Maurisa Ravela czy Siergieja Prokofiewa. Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Marcin Markowicz. Skupiamy się na Paryżu, jakby na następnym centrum ważnym sztuki światowej. W zeszłym roku mieliśmy Wiedeń, właśnie w tym roku się przeniesiemy do Paryża. Mamy naprawdę dosyć ciekawy program. Chcemy przybliżyć jakby to, co się w tym mieście działo muzycznie publiczności naszej z Wałbrzycha. Nie tylko będzie to twórczość samych Francuzów, a także chcemy pokazać, że to było miasto, do którego przyjeżdżali artyści z całego świata, jak to wszystko się tam mieszało. Dlatego będziemy grali muzykę również polskich kompozytorów, którzy tam właśnie działali, Aleksander Tansman, Szymon Laks między innymi, a także rosyjski, jak Igor Strawiński czy Sergiusz Prokofiew, którzy byli bardzo związani z Paryżem. Wybitni polscy i międzynarodowi artyści wspólnie z młodymi adeptami sztuk zaprezentują utwory muzyczne oraz krótkie formy teatralne, nad którymi będą wspólnie pracować podczas kilkudniowych warsztatów. Studentów chcących wziąć udział w festiwalu z roku na rok jest coraz więcej. Nadsyłają aplikacje z całej Europy, z różnych uczelni. Niestety mamy bardzo ograniczoną ilość miejsc. W tym roku 19 osób w części muzycznej, a dostajemy, 60-70 zgłoszeń i niestety te wybory są bardzo, bardzo ciężkie. Studenci nas bardzo mocno proszą, że chcą być przyjęci, że to jest ich, marzenie życia niemalże, a niestety miejsc mamy naprawdę taką, jaką nam pozwala jakby ilość koncertów i utworów, które gramy podczas tych koncertów. Podczas festiwalu kameralistyki już od 8 lat łączą się dwie sztuki, muzyka i teatr. W tym roku grupa teatralna licząca 9 studentów aktorstwa będzie pracować nad piosenką francuską oraz dziełami Moliera. W części teatralnej oczywiście tematem przewodnim jest również Paryż, więc studenci szkół teatralnych z profesorami z Beatą Fudalej oraz z Wojciechem Malajkatem również będą w tym temacie. Grupa Beaty Fudalej będzie pracować nad piosenką francuską, także nie zabraknie takich znanych nam wszystkich piosenek jak z repertuaru Edith Piaf czy Jacques'a Brela. Pokaz ten odbędzie się 28 sierpnia w sali kinowej Zamku Książ. Natomiast grupa profesora Wojciecha Malajkata będzie pracować nad Molierem, którego również zabraknąć by nie mogło. Tartuf, czyli Świętoszek. 5 studentów pochyli się nad tym tytułem. W tym roku zmienia się sposób rezerwacji wejściówek na Festiwal Ensemble. Od tej pory obowiązywać będą płatne bilety. Jest to spowodowane względami organizacyjnymi i ekonomicznymi. Osób, które chcą wziąć udział w festiwalu, z roku na rok przybywa, a sale Zamku Książ mogą pomieścić ograniczoną liczbę melomanów. Bilety w cenie 10 zł, bilet normalny i 7 zł ulgowy oraz karnet na 7 wydarzeń festiwalowych w cenie odpowiednio 58 lub 41 zł można kupić na stronie internetowej festiwalu. Jak zapewniają organizatorzy, pula coraz bardziej się kurczy, więc decyzją o zakupie należy się spieszyć. Tak naprawdę system rezerwacji biletów zawsze troszeczkę na festiwalu kulał. Bardzo chcielibyśmy wpuścić jak największą ilość osób, bo taki jest też cel festiwalu, żeby był jak najbardziej dostępny. Natomiast niestety nie przeskoczymy tego, że sale Zamku Książ mają swoją pojemność. To jest też kwestia bezpieczeństwa. Nie możemy ich wypełnić do granic możliwości, a też po prostu jest pewna pula miejsc, osób, które się zmieszczą. Rezerwacje telefoniczne, czy mailowe, czy SMS-owe w zeszłych latach prowadziły nieco, można powiedzieć, bałaganu. Na pewno taki system rezerwacji internetowej, kiedy każdy może sobie wydrukować bilet lub też kupić go po prostu na zamku, bardziej to normalizuje.
No zdecydowanie jest też tak, że o finanse w kulturze bardzo trudno i bardzo się mocno staramy zdobywać dofinansowania z różnych źródeł. To oczywiście gdzieś tam nam się udaje, ale no niestety wszystkie tego typu imprezy jak nasza, skupione głównie na muzyce poważnej, na teatrze w takiej poważnej, kameralnej formie, borykają się z problemami finansowymi i no, na pewno jest to też jakieś tam dodatkowe źródło wsparcia dla festiwalu. Dokładny program festiwalu można znaleźć na stronie wałbrzych24.com. Żołnierze wyklęci, niezwykła aura Góry Ślęża oraz przerażające gabinety dentystyczne to tematy przewodnie tegorocznego Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ. Pierwszy dzień festiwalu poświęcony był stosunkowo młodym wydarzeniom historycznym. W sobotę przede wszystkim w zamkowych salach toczyły się dyskusje na tematy związane z okresem zakończenia II wojny światowej i tajemnicami hitlerowskich projektów na całym Dolnym Śląsku. Mówi Anna Lamparska, organizator Festiwalu Tajemnic. Koniec wojny, początek pokoju, żołnierze wyklęci, a także ukrywanie dzieł sztuki pod koniec II wojny światowej i zamach na Rokossowskiego. Ponieważ znaleźliśmy dokumenty, z których wynika, że być może do takiego zamachu szykowali się spiskowcy z Sobótki i to właśnie pokazujemy w tym roku. Drugi dzień cofnął nas w bardziej odległą przeszłość, aż do okresu tuż przed powstaniem państwa polskiego. Przed zamkiem powstała osada dawnych słowiańskich plemion i odbywały się pokazy walk. Każdy z odwiedzających mógł samodzielnie spróbować powalczyć dawnym orężem. Czasy przedchrześcijańskie charakteryzują się tym, że powstało wówczas mnóstwo legend i podań związanych z dawnymi wierzeniami. Wiele z nich dotyczy tajemniczej Góry Ślęża, położonej niedaleko Wałbrzycha. Zdaniem Joanny Lamparskiej to miejsce, odkąd pojawili się tam pierwsi ludzie, uchodzi za magiczne. Czy na Ślęży kumulują się jakieś nieznane moce, czy mają tam miejsce bliżej nieokreślone zjawiska geologiczne, czy po prostu ludzka wyobraźnia kreuje legendę tego miejsca? Na te pytania od dawna próbują odpowiedzieć zarówno archeolodzy, jak i historycy i badacze zjawisk paranormalnych. O tym również pisze Joanna Lamparska w swojej najnowszej książce. Ślęża dla odkrywców jest wynikiem zachorowania na chorobę, która ma już swoją nazwę, ślężnica. Wymyślił ją Andrzej Blat-Puchalski, autor książek o Ślęży również. I ta ślężnica to jest coś, co albo człowieka schwyci i już nie puści, albo jak się nie ma tej troszeczkę fantazji, ona nigdy niestety nikogo wtedy nie dotknie. Tak, ja uwielbiam Ślęże, uwielbiam ludzi, którzy tam są. Te wszystkie tajemnice, chodzenie po nocy, sylwestry na Raduni, patrzenie na to, jak nocą ze Ślęży na Sylwestra schodzą te setki ludzi, którzy mają latarki i to wygląda jak taki wielki, długi, świecący się wąż, który wśród śniegu schodzi gdzieś na dół. No, nie wyobrażam sobie Dolnego Śląska bez Ślęży. Największym elementem grozy tegorocznego festiwalu jest wystawa pod tytułem Bez znieczulenia, dramaty fotela dentystycznego. Na piątym piętrze zamku, gdzie mieściła się dawniej kuchnia, znalazły się fotele dentystyczne z minionych epok wraz z narzędziami, których widok przyprawia wszystkich odwiedzających przynajmniej o gęsią skórkę. Oglądając wystawę i słuchając opowieści o dawnych technikach leczenia zębów, każdy nabiera przekonania, że dobrze jest urodzić się w czasach, kiedy lekarze mają nowoczesne narzędzia, a przede wszystkim znieczulenie. Szczególnie gdy omawiamy metody średniowieczne, to aprobata dla obecnego stanu wiedzy medycznej gwałtownie rośnie, gdyż okazuje się, że jednak jest znieczulenie i zęba usuwa się niekoniecznie razem z wyrostkiem zębodołowym i fragmentem dziąsła. Także no, wiele osób docenia stan współczesnej wiedzy medycznej i stomatologicznej w szczególności, natomiast pewne obawy i mieszane uczucia jednak przy wyjściu pozostają, gdyż sama atmosfera wystawy i skojarzenia, które ona budzi, powodują, że niektórzy no, mają pewne wahania, by usiąść na fotelu lub za bardzo zbliżyć się do prezentowanych przedmiotów. Wśród rarytasów znalazły się m.in. pozłacany fotel dentystyczny, który z uwagi na warunki sanitarne dziś nie mógłby być stosowany. Były też zabytkowe fotele z okresu międzywojennego produkowane w Niemczech i w Polsce. Niektóre z nich wśród narzędzi posiadały wiertła napędzane kołowrotkiem. Na wystawie zobaczyć można było również prawdziwe ludzkie zęby, które służą celom szkoleniowym podczas prezentacji chorób i anatomii korzeni. Choć tegoroczny festiwal dobiegł już końca, organizatorzy zapowiadają, że wrócą tu za rok z nowymi tajemnicami. Jaka będzie tematyka kolejnego spotkania w Zamku Książ? To na razie również pozostaje tajemnicą. Pijany kierowca Meleksa potrącił 23-latka. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu prawie 2 promile alkoholu.
Kierowca Maleksa wywoził turystów na trasie Zamek Książ Palmiarnia. Jak informuje rzecznik wałbrzyskiej policji Magdalena Korościk, mężczyzna mimo zakazu wjechał w drogę jednokierunkową. Podczas wymijania nadjeżdżającego samochodu zbyt gwałtownie skręcił kierownicą, uderzył w zaparkowany samochód, odbił się od niego i potrącił pierwszego. 23-latek trafił do szpitala. Jest potłuczony, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 40-letni kierowca Maleksa został zaraz po wypadku zatrzymany przez policję. Miał 1,98 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zostało mu odebrane prawo jazdy. Zapraszamy wszystkich na piknik 29-30 sierpnia na gminnym lądowisku, a już lotnisku w Świebodzicach od godziny 10 do zachodu słońca. Przewidujemy blok lotniczy i blok pozalotniczy. Myślę, że mężczyźni, kobiety i maluszki, i dorośli, i seniorzy, każdy coś znajdzie dla siebie. Z atrakcji lotniczych, akrobacje lotnicze, dwudniowe zawody spadochronowe na celność lądowania w bardzo dobrej obsadzie naszych reprezentantów. Loty dla publiczności, pokazy umiejętności, demonstracje, między innymi akrobacja na szybowcu, na samolocie. Jeśli chodzi o atrakcje pozalotnicze, atrakcje, bardzo dobry bufet, catering, atrakcje dla dzieci, animatorzy, gry, zabawy. Pojazdy militarne, możliwość przejażdżki konno, strzelnica sportowa. No, nie chciałbym wszystkiego zdradzać, na pewno, ale na pewno każdy, nie tylko fan lotnictwa, bo są też tacy, którzy się nie lubią albo boją latać, to ci również, jeżeli będą towarzyszyć tym, którzy lubią latać, to na pewno coś dla siebie znajdą na tym lotnisku. Serdecznie wszystkich zapraszamy. To już wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.